Patrycja Gasperczak, witam Państwa. Pierwszy tydzień wakacji pogodowo raczej nieciekawy. Więcej chmur niż słońca, raczej opady deszczu, a w czwartek dodatkowo możliwe są burze, ale o tym, co dziać się będzie w nadchodzących dniach, powiem Państwu pod koniec prognozy pogody. Rozpoczynamy od tego, co dziać się będzie nadchodzącej nocy. Pochmurno i deszczowo, a na północy regionu także burzowo. Od 13 do maksymalnie 14 stopni. Wiatr w nocy powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i dokładnie z takim samym wiatrem będziemy mieli do czynienia jutro. Jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego, gdzieniegdzie mogą się w naszym regionie pojawić jutro opady deszczu od 21 do 23 stopni. Na barometrach z kolei 998 hektopaskali, to ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Warunki biometeo obojętne, a czas reakcji i zdolność koncentracji mają się jutro utrzymywać w granicach normy. Część północna naszego kraju to jutro przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze też od czasu do czasu może pokropić, mogą pojawić się opady. Przewaga chmur na niebie, najładniej jutro i tutaj faktycznie sporo słońca na krańcach południowo-wschodniej Polski, można powiedzieć nareszcie. Co w nadchodzących dniach? Środa deszczowa, w piątek ładnie, a w czwartek, proszę Państwa, możliwe są w naszym regionie burze. Dość zróżnicowana temperatura, 24-26 stopni to oczywiście temperatura w najcieplejszym momencie dnia, a w nocy od 15 do 17, także duże te różnice pomiędzy temperaturą w nocy a w ciągu dnia. To wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Dziękuję, do zobaczenia.